Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie, nietypowo w nowej serii na kanale z Planet Alpha. Kiedyś ją tam zakupiłem z jakiegoś mojego tam powodu pewnie, no i po prostu stwierdziłem, nie pamiętam kiedy, gra wygląda świetnie, muszę w nią zagrać, więc lecimy. Gra się chyba zaczyna automatycznie, o cholera. A mam tu jakieś... O, mam ustawienia! Ojejciu! Master Volume! O, i subcio! A jakie są w ogóle settingi wideo? Ja to nic nie wiem! A, dobra. Nie wiem, kontynuujmy od razu. Wygląda jakbyśmy byli na pewno nie ludzką postacią. Chociaż... W miarę wyglądamy humanoidalnie, chciałem powiedzieć. Jesteśmy na jakiejś obcej planecie. Może planecie Alfa, tak jak jest w nazwie. Ale czym jest planeta Alfa? No dobra. I co my tutaj mamy? Na razie nic nie można zidentyfikować. Czy to jest platformówka? Tak mi się troszeczkę wydaje, że to jest platformówka teraz, chociaż... Sądziłem, że to jest bardziej first person game. O Jezu. Co się stało? Rozpadliśmy w jakąś szczelinę. Ale na pewno nie jest to zbytnio planeta do życia. Chyba, że jesteśmy na jakiejś pustyni. Pięknie. Soundtrack jest strasznie miły. Strasznie miły dla uszu. Nie wiadomo, słyszycie go. No, mnie słyszycie też pewnie jakoś strasznie, nie wiem, mój mikrofon ostatnio jest koszmarny. Zauważyłem, nie mogę się przyzwyczaić, że jednak to nie jest to. Ty patrzcie, my cały czas idziemy. Teraz jesteśmy naprawdę na pustyni. Ale piękne to miejsce jest. Szkoda, że wy nie będziecie mieli tak stuprocentowej jakości jak ja. O, coś tu leciało nad nami. Cholera jasna. To jest chyba jakieś intro, naprawdę. Dalej jesteśmy na jakichś wysuszonych ziemiach i nic tu nie ma. Chodzi tamto, to chyba nie były skały, tak mi się wydaje. Ale tam ktoś jest, na górze, widzicie? Na prawo, na górze. Czy to jest ktoś z naszych? No naprawdę, stoi tam, stoi i się patrzy. I mamy wejść do tego twarzopodobnego czegoś. Czy ten ktoś na górze nam pomoże? Dobra, ale ktoś nas przeniósł do tego miejsca. Może ten ziomek u góry? O, czy nie mogę skakać? Te, to jest platformówka, no nie gadaj. Jeżeli tak, to jestem strasznie zdziwiony, bo nie sądziłem. Czy jesteśmy astronautą prawdopodobnie? Aha, no, ale mamy croucha. Bardzo dziwne. Ojej, Juniu, ale to jest piękne. Ty, jakie stworzenia. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z Satisfactory grałem trochę ostatnio. Ale nie sądziłem, że ta gra to jest platformówka, nie? Przepiękne miejsce. Dobra, i po tym mogę się wspinać. Ale ty jesteś piękny. Ty wyglądasz jakbyś żyłe. Żyło. Jezu, ja nie umiem rozmawiać. Dzisiaj dawno nie nagrywałem. Jestem po strasznej przerwie dla mnie nagrywaniu. O, patrzcie. Wydają się bardzo, bardzo friendly te wszystkie stworzenia. O, tutaj wygląda, jakby mógł to puchnąć.
A, czyli jednak będzie to platformówka. Jestem zdziwiony, bo byłem jakiś pewny, że to będzie w pierwszej osobie. Chyba ze screenshotów to wykminiłem. Ty, ja wiem co to. Bardziej mi to by mógł przypominać świat Awatara. Też jest bardzo, bardzo podobny. Choć nie oczywiście kontekstowo, bo tam było więcej zieleni. A to jest bardziej kolorowo. Ojejciu! Ale się dzieje dużo, dzieje się dużo. Jezu, ten świat się załamuje, jakby jakaś apokalipsa miała nadejść. Się rozpada wszystko. Ojejciu. Ej, przepiękna jest ta gra. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ostatnio gram w Traina, jeszcze taka gra. Ja pierdzielę, sam jak platformówki zaraz będę ogrywał, taka będzie prawda. Po prostu klikam randomowe gry na Steamie, które mam i wybieram je do gry. What the fuck is that? Patrzcie, my świat cofamy. Ja pierdzielę, mamy kontrolę nad czasem. W sensie, tamto miejsce ma kontrolę nad czasem. Moim zdaniem troszeczkę otoczenie jest za głośne. Gdzie jest tutaj audio? A master the effects interface. No, mało, nie ma tu opcji takiego. Dobra, zobaczymy, może tak ma być. Czy ja mogę się puścić? Nie mogę tam skoczyć i tak. Myślałem, że będę miał tak skoczyć, się zablokowało coś. A jednak nie. Jakieś dziwne stworzenia tu wydają nieznane nam dźwięki. Ja nawet nie wiem, kim jest nas tutaj protagonista. Kim on jest? Z jakiej rasy pochodzi? Kim jesteś? Czym jesteś? Lepiej mi powiedz. I czemu się wspinamy w jakieś miejsce, które ma tak naprawdę posąg w środku? Jakby to było jakieś, nie wiem, miasto stare? Może to jego cywilizacja? Albo on odkrywa cywilizację? O Jezu. I co ja tu mam zrobić? A dobra, już widzę. Tędy możemy sobie przejść. Ole, świeci nam słońcem w twarz. Cholera jasna. Siup. Czy ja mogę to wnieść do góry? Nie wiem po co, ale... Mogę, to biorę. Nie wiem po co to mi miało być, ale wziąłem to. A, dobra, już wiem o co chodziło. Dobra. Teraz ciekawe, czy on jest tam na dole znowu. Nie ma. Dobra, bo tutaj będzie chyba, że... Nie mogę cofać czasu. Myślałem, że się jakby cofnie czas. Niedobrze. Bo nie wiem, czy teraz ukończę ten poziom. Nie no, powinienem chyba.
sensie mnie ciekawi, czy są takie zagadki, gdzie nie będę mógł czegoś zrobić. Nie, dam radę, dobra, jest okej. Oj, Jezu, nie żyje. Początek gry już nie żyje. No, nie, dobrze. Dobra, robimy hopsa i spierdzielamy. Dobra, mogłem poczekać troszeczkę, mogłem poczekać. Dobra, przepraszam. Nie, udało mi się. Dobra, muszę czekać, stać na samym rogu tego. Ty, nie myślałem, że tu będę ginął. Dobra, to nie koniec, to nie koniec. Patrzcie, to są te formy życia. Może to jest ich przodków. Znaczy jego przodków. Trochę tak to wygląda. Hops. Nie mogę teraz tym sterować? Ej, nie mogę. To nie działa. Okej. Okej. I o co ty? Czyli to ma być przed. Coś takiego? Nie, nie, nie. A mamy jeszcze jakieś trzecie? Dokładnie, możemy tym tak jeszcze sterować. Udało się, udało nam się. Ty, żeśmy zrobili akcję. Teraz to jest strasznie ponure, wiecie? What the fuck is that? Tutaj, patrzcie, jakaś trasa się maluje. Ale to chyba nie jest ziemia, nie? Na pewno to nie jest ziemia. Mamy jądro jakieś. Czy to jest jakby miasto, żyje świat? Ale się świeci na czerwono. A czym wy jesteście? Chyba jeszcze inna rasa. Ty, jakaś rasa chyba tych, co nas zniszczyli, tak czuję. Ty, nie sądziłem, że to będzie... Co się dzieje? Co to za gra w ogóle? O co tu chodzi? Nie sądziłem, że to będzie gra, jakieś potwory, roboty. I jeszcze inna rasa. Ale ciekawe, czy to jest rasa, czy to jest po prostu coś stworzone przez jeszcze inną rasę. Dobra, to nas zauważyło, ale my możemy dołem spierdzielić. Biedne stworki w ogóle, co? Cała planeta jest teraz jakby, nie wiem, atakowana. Można? Patrzcie, jak wylądowali. Cholera, no zapierdzielił nas. Ty, straszne to jest. Ja pierdzielę, o co ty,
Nie sądziłem. Dobra, one widzą każdy ruch. Trzeba uważać na ich... Kurde, no dobra, to będzie ciężka gra. To będzie ciężka gra niż myślałem, bo ja nie jestem dobry w takich grach składankowych. Mogę jakby wyłączyć tą latarkę? Zobaczmy, czy jak będzie się zachowywał to stworzenie, czyli ten robot, nie robot. Patrzcie, on się spojrzy tutaj, dobra. Dajmy mu się popatrzeć i jak on się obróci, to skoczymy. Ja po prostu za szybko chcę to robić. Mnie bardziej ciekawi, czego one szukają. Ja pierdzielę, ale ich tu ląduje. Ty, powiem wam, że nie jest bezpiecznie. Ale gra jest śliczna, cały czas jest śliczna. A co to jest? Myślałem, że to jakieś, nie wiem, dobra, stworzenia nas zaatakują, jakieś groźne, wiadomo, drapieżniki danego terenu i planety, ale nie, że tutaj zaatakują nas jakieś istoty, kosmici, bo raczej nie zidentyfikowane inne istoty, może dla niego są zidentyfikowane, ale dla mnie nie. Dla mnie nawet nie wiem, kim on jest. Taka jest prawda. Dobra, muszę spierdzielać. Nawet nie wiem, co ja tutaj robię. Ta gra jest tak bajeczna, tak piękna, ale szczerze, jedna rzecz tu jest na pewno. Nie jest tak wprost powiedziane, gdzie masz iść, co masz. Znaczy, tak wiecie, to te miejsce na przykład. Bardzo to skomplikowanie tak kolorystycznie jest zrobione, że nie wiesz od razu. Musisz się zastanowić, co jest gdzie mógłbyś wejść. Dobra, spierdzieliłem naokoło niego. Zostałeś ograny, panie. Czyli one mają 100% misję mnie sprzątnąć. Nie wiem dlaczego. Ale się tego, myślę, dowiemy. Dobra, w tych zielonych krzakach nas widać. Pomarańczowych nie widać. Dobra, na planecie występuje woda. Albo coś podobnego do wody. Znowu piękna przestrzeń. Przepiękne miejsce. Troszeczkę zrobiło się spokojniej. Myślę, że odpuściły już nam. Co ja powiedziałem? Ja nic nie mówiłem. Dobra, czyli on nas zobaczył? No dobra. Cholera jasna. Ciężkie. Ciężka gra, nawet bym powiedział.
Czy ja się przesuwając w ten sposób jestem jeszcze niewidoczny? Ała, dostałem w dupkę. What the fuck was that? Jak mnie sprzątnął w sekundę. To ja się boję. Dobra, ale widzę, że te istoty nie widzą tak po prostu. One widzą tylko tymi swoimi laserami. To są pewnie już maszyny stworzone przez te maszyny. Ja pierdzielę, cała planeta została zaatakowana przez nie. Ciekawe mnie, czy ta woda... Czy ja za tym kamieniem jestem bezpieczny? Czy ja za tym kamieniem jestem bezpieczny? Kurde, nie jestem bezpieczny. Ja pierdzielę się wystraszyłem, nie? Jak ja mam to przejść teraz? Nie ciekawe, jak ja mam to ograć, tę maszynę. Może jak będzie bliżej. Kurde, za długo się zmachałem tam, nie? Brrra, ciężkie, ciężkie. Powiem wam, że to jest coraz cięższa gra, ja nie sądziłem. Mam plan, spokojnie. Ja sobie poczekam, aż spokojnie sobie pójdzie ta maszyna stąd. Dobra. Mamy co. Ty, ale powiem wam, że niektóre sekwencje będą ciężkie. Jeżeli to było jedno z prostszych, to ja jestem walnięty już. Ja pierdzielę. Te chore gówna mnie atakują. Dobra, mogę spierdzielać, choć już myślałem, że jestem martwy. Ja tu skaczę, chociaż chyba nie muszę tego mijać. Czy ja będę gdzieś bezpieczny? Ja właśnie chyba spadłem.
jakieś podziemne części tego świata i one są o wiele straszniejsze. Więc tu zakończymy odcinek pierwszy. Do zobaczenia i cześć.